Zdrowia. Partia Demokratów w Ameryce to nie jest jedyna partia socjalistyczna, która się rozpada na świecie. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No w zasadzie tak trzeba by było się zastanowić, dlaczego ogólnie ktokolwiek chce być prezesem partii, czy komisarzem można powiedzieć, pierwszym komisarzem, tak? Co tam było w Polsce czy w Chinach? Sekretarzem, o! Pierwszym sekretarzem partii. Dlaczego ktokolwiek chce być pierwszym sekretarzem partii socjalistycznej dzisiaj? No wiadomo dlaczego. Oni chcą być po prostu przy korycie. Przy korycie to zawsze jest ta pensja, władza, pieniądze, emerytura, leczenie i tak dalej, i tak dalej. No lewactwo zawsze mówi, że reprezentuje biednych i niedożywionych i zapomnianych, no ale zawsze chodzi o to, że oni są, jedzą w imieniu robotników i chłopów wuzetki i inne ptysie, no i piją szampana. Trudno nie zauważyć, ale jest jeden wielki trzęsienie ziemi w tych partiach, powiedzmy, lewackich. Główne trzy takie no, siły, kraje ekonomiczne, polityczne zaczynają się zmieniać. No, czy się zmieniły? W Stanach Zjednoczonych demokraci przez ostatni rok walczą, no i chcą znaleźć kogoś do tego, żeby był kandydatem do prezydentury w 2020. Zaczynało się od wielu i zostaje teraz trzech. Partia Socjalistyczno-Demokratyczna w Niemczech, czyli SPD, wybrało swojego przywódcę na jesieni, zeszłej jesieni. Brytyjscy robociarze, czyli można powiedzieć Partia Pracy, ale to nie jest Partia Pracy, no praca to jest work, a to jest labor, czyli robota, czyli Partia Robotników, można powiedzieć, kiedyś była Partia Robotników, Partia Robociarzy. No, Jeremy Corbyn to była jedna wielka porażka, no, czysty taki socjalista. Wśród demokratów, którzy walczą, czy starają się walczyć przeciwko Obamie, była duża ilość, jak wspominałem, najróżniejszych kandydatów, no ale wszyscy oni zaraz poodpadali. Było 20 różnych kandydatów do partii socjalistycznej demokratów w Niemczech. Także to też są duże ilości. No i wybrali dwóch z nich. Dla robociarzy mieli pięciu ludzi, którzy chcieli być w rządzie, czy powiedzmy w partii. No i paru odpadło, można powiedzieć. Tłum jest zawsze, tak? Nawet kiedy teraz ostatnio szczególnie, kiedy Trump zaczął startować, no to on miał około 16 republikańskich oponentów, no wychodzą z tymi najróżniejszymi swoimi propozycjami. W partii konserwatywnej było 13, także oni chcieli też, no w zasadzie wygrać z Borisem Johnsonem w zeszłym roku, ale teraz z drugiej strony, ze strony lewicy, z lewackiej dzieją się inne rzeczy, no bo wszystkie te partie lewicowe po prostu, no co tu przyznać, upadają, no rozdzielanie pieniędzy, dawanie pieniędzy, ściganie bogatych, walka klasowa i tak dalej, no wiadomo do czego doprowadziła w ZSRR, w Związku Radzieckim, w Polsce, w całym tym bloku wschodnim po prostu, no i ludzie jeszcze nie doszli do tego, do tej biedy, jaka była w Niemczech Wschodnich, czy w Polsce, czy Rumunii i tak dalej, no ale oni widzą, że to nadchodzi, widzą to, co ściągnęli
tych najróżniejszych emigrantów. Widzą, że po prostu podatki zabiły rodziny, zabiły dzieci. Nie ma, dzieci się nie rodzą, ludzi nie ma w tej narodowości, gdzie powinna być. No i trzeba importować kompletnie inne kultury, żeby wymienić. Przez dziesiątki lat liberałowie, socjaliści mówili, że trzeba się ograniczać. Afryka się nie ograniczała. No i teraz w Afryce jest za dużo, a w Europie jest za mało. No kto by pomyślał, tak? No wszyscy pomyśleli, tyle tylko, że debile są przy żłobie, no i rządzą. Socjaliści niestety rządzą. W Sowietach rządzili karabinami, a w Europie Zachodniej w parlamentach. 17 osób starało się walczyć przeciwko Hillary Clinton. Bo to też było to, że czerwony Obama był wybrany w 2008 roku, później znowu został wybrany w 2012, no i w 2016 już są tylko dwie kadencje, nie tak jak w Chinach, powiedzmy, czy teraz w Rosji. No i w 2016 to demokraci mogli wystawić swoich, no i republikanie, tyle tylko, że w Ameryce ta demokracja jest taka, że te wahadło chodzi tak, powiedzmy, lewo, prawo, no i kongres chodzi tak lewo, prawo, także jest jakiś taki balans od lat, czyli demokracja, nie ma jednopartyjnej sytuacji politycznej i to jest dobre. 14 Tories, czyli Tories, czyli konserwatyści, tradycjonaliści, czyli którzy mówią tam Bóg, królowa i kraj, tak? Tak jak w Polsce jest Bóg, honor, ojczyzna, no to tam mają Bóg, królowa, kraj, konserwatyści, tradycjonaliści. To oni mieli 14 chętnych do tego, żeby no większość jednak chciała usunąć, no potrzebowali mandat do tego, żeby wyjść z Unii Europejskiej, no i chcieli walczyć przeciwko Korbinowi. Demokraci, robociarze, no i socjaliści, demokraci niemieccy, oni w zasadzie to teraz to pilnują, żeby to wszystko się nie rozpadło. Oni te wszystkie partie, no to są na skraju rozpadu, dlatego że wszyscy ci partyjni przy korycie, no to ci partyjniacy, oni w ogóle nie mają pojęcia, co ich wyborcy mówią. Przepraszam, a lewactwo, które nadchodzi, kompletnie nie ma pojęcia, co naród mówi. No bo jest te 10% tych hardkorowych, betonowych lewaków i w Ameryce, i w Niemczech, i w Anglii, którzy po prostu chcą komunizmu. No wiadomo, społeczeństwo nie chce komunizmu, nigdy nie chciało. W Rosji został zaprowadzony, no ale to tylko dlatego, że mieli broń i steroryzowali wszystkich, no i było po wojnie i tak dalej. W Wielkiej Brytanii ten przywódca robociarzy, no to w zasadzie będzie musiał, no co tam jest, no tak jak sama nazwa wskazuje, Partia Pracy, czyli Partia Robociarzy. Przepraszam bardzo, Partia Robociarzy, no już nie ma robociarzy, no te wszystkie te niebieskie fartuchy, ta robota zniknęła, no i oni przeszli do partii konserwatywnej, no bo widzą, że tak socjaliści, no to nie dbają i polityczni, też ten cały ten układ polityczny nienawidzi i Johnsona, i Farage. No jest ten podział, tak, lewica, socjalizm i tak dalej, no i konserwatyści, prawica. W Niemczech Esken i Walter Borjans zostali wybrani do SPD, no i muszą w zasadzie się zastanowić, czy cała ta partia socjalistyczna, demokratyczna istnieje, no bo ona demograficznie i ekonomicznie została
zmieniona. To jest w zasadzie to samo. Ci robotnicy wszyscy zostali wyeliminowani. Część poszła do prawicowych tych partii alternatywnej. Dużo ludzi w miastach ucieka do tych zielonej partii i zielona partia to w zasadzie chce ukraść wszystko z SPD, żeby zrobić taką opozycję. Teraz trzeba się zastanowić, co lewactwo robi, tak? Co oni robią. No oni są tak oddzieleni od rzeczywistości, no a dla odmiany wyborcy sami w sobie wybierali ich i ciężko im zrozumieć, że wybierali źle, tak? Oni uważają, że może być lepiej. Prezydent Trump no, ma bardzo, bardzo wysokie szanse, duże szanse na to, że będzie wybrany drugi raz, no bo wyborcy, tak jak my, którzy go wybraliśmy, nigdy nie myśleliśmy, że jest kryzys w Ameryce, tak? My wiemy, że jest kryzys wojny kulturowej, my wiemy, że demokracja w zasadzie zwycięży. No i w sumie republikanie, konserwatyści głosowali za tak takich niekonwencjonalnymi podejściem, troszeczkę takim gburowatym zachowaniem, no ale bardzo często te gówno w papierku w tej polityce, no to nie było najlepsze. No i Trump w zasadzie zaczął tą wojnę wymiany handlowej. No ale to nie jest wojna wymiany handlowej, on chce po prostu wyrównać. Także jeżeli amerykańskie towary w Chinach są oclone 25%, to dlaczego chińskie w Ameryce są tylko 2%? I to jest w zasadzie jedno zdanie, dlaczego tak jest, tak? Dlaczego Amerykanie nie mogą się czuć, nie mogą sprzedawać do Chin, tak jak Chiny do Ameryki. No i to jest koniec, to nie jest wojna, to tam nie ma żadnej wojny, nazywają to wojna, ale to po prostu było dupczenie Ameryki przez lata. No i ale to się poprawia. No i wszyscy ci opozycjoniści, cała ta oporność, rezystancja cała, no to w zasadzie to oni nie widzą rzeczywistości. Oni są tak jakoś zaślepieni, zagubieni w tym wszystkim, że nawet nie doceniają tego, jak idzie ekonomia w Ameryce. W Wielkiej Brytanii tak samo Anglicy nie myślę, że wyjście Brytanii z Wielkiej Brytanii z Europy to będzie jakaś porażka, jakaś tragedia. No, ludzie po prostu się cofną, troszeczkę się tam poprzesuwają, popatrzą się, co mogłoby być lepiej zrobione, jak Anglia może na tym najlepiej wyjść. I Johnson tak samo te wszystkie te sprawy polityczne, ekonomiczne chce to ustawić w ten sposób, żeby jednak Anglii się działo lepiej, no i wyborcy mieli lepiej. Niemcom samym sobie też nie bardzo tam przeszkadzało, że Angela Merkel troszeczkę się tam skumplowała z umierającym tym socjalistami, demokratami niemieckimi, no ale to jest taka forma, że w Europie są te koalicje, w Ameryce to w zasadzie są te dwie partie, no bo i nie ma koalicji, no są tam inne partie, ale praktycznego punktu widzenia są demokraci i republikanie. Co w tej Anglii tam się dzieje? To no, jak zwykle są socjaliści, którzy mówią, że potrafią zreperować socjalizm, że tylko jeżeli da się szansę wyborcom, no to oni wybiorą socjalistów. Rebecca Long-Bailey, ona właśnie mówi, że jeżeli będą próbowali bardziej niż Corbyn, no to socjalizm zwycięży. W Ameryce demokraci, socjaliści, to jest ciekawe to, że myślą i się koncentrują na tym, że Amerykanie wybiorą socjalizm i w ogóle nie biorą pod uwagę tego, że 60 parę milionów wybrało Trumpa. Będzie no
można powiedzieć, niekompletny koniec lewactwa, no bo oni co pokolenie się jednak ożywiają, czy dwa pokolenia, jak to mówią, w każdym pokoleniu rodzi się użyteczny, socjalistyczny idiota. No ale, ale idzie w kierunku bardziej konserwatyzmu, opamiętania, liczenia pieniędzy, patrzenia na to, czy jest własna praca, patrzenia, jak jest z drogą. Zdrowia! Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz też? Dziękuję bardzo. Serdecznie zapraszam. Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek, dzin-dzin o codziennych powiadomieniach i do następnego codziennego zdemonetyzowanego filmiku.